Więc Bóg objawił Jakubowi swoją miłość tam, gdzie wydawało mu się być samo piekło, przerażające miejsce, wygnanie, odtrącenie. Kiedy mu się wydawało, że niebo powinno być dla niego zamknięte, otworzyło się bez pukania. Głupie panny zapewne jeszcze do tej pory tam walą w drzwi i nic z tego. A Jakub nawet nie dotknął palcem bram nieba i się otworzyło. Co decyduje o tym, że niebo się otwiera albo się zamyka? Prawda, że warto myśleć nad Słowem Bożym? Chciał uzyskać miłość Ojca, stracił dom. Ale to tak, jak uganiamy się za miłością ludzi, to tracimy zwykle ją. Ale kiedy uganiasz się za miłością Bożą, to zyskujesz też miłość ludzi. Jest w jakimś strasznym miejscu. Świętość Boga nie unicestwia grzesznika, tylko jego grzech. Pamiętacie Mojżesza? Księga Wyjścia, 4 rozdział, wiersz 6, jak Mojżesz rozmawia z Bogiem tam na górze Choreb i Mojżesz wie, że jest człowiekiem grzesznym. Nie dowierza w to, że Bóg chce go powołać, bo czuje się taki niegodny. Mało tego, że jest taki ułamek człowieka. Nawet imienia nie miał, już nie mówiąc o nazwisku, a już o tytułach to nie wspomnę. Że jest tylko jakimś dzieckiem do zabawy w pałacu Faraona i że nikt z Żydów się z nim poważnie nie liczy. Nawet córki Faraona go pominęły i dopiero Reuel musiał zainterweniować. I on mówi, ja mam być Mesjaszem dla Izraela? Otwórzcie Księgę Wyjścia, 4 rozdział, wiersz 6. Jak Bóg niszczy w tym Mojżeszu nie Mojżesza, tylko to, co w nim jest grzeszne. Jak Bóg nie chce naszego zniszczenia, tylko tego, co w nas jest trędowate. Na to powiedział Mojżesz, a jeśli nie uwierzą i nie usłuchają moich słów, mówiąc, że Pan mi wcale się nie ukazał, ile ma wątpliwości, czy mu się to powołanie uda. Wówczas Pan zapytał go, co masz w ręku? Odpowiedział, laskę. No oczywiście nie chodziło o ładną panią, tylko chodziło o pewien kostur, kij. I też nie było to tak, że miał obok siebie jakieś wybitne narzędzie władzy. Jakąś buławę marszałkowską. Tylko on ma zwykły kij. I my też mamy taki problem, jaki? Boże, no z czym do czego? Z widelcem porosł? Przecież ja się nie nadaję do tego zakonu, nie nadaję się do takiej misji, nie nadaję się do tego czy tamtego, że ja nie dam rady, nie? I Bóg mówi, no co masz w ręku? No przecież ja jestem tylko kij, ja jestem kołek w tych sprawach, nie? A on mówi, to co masz, to wystarczy, nie? Nie musisz być kimś lepszym, kimś większym, kimś cudowniejszym. Chociaż jesteś kołkiem, to ty jesteś cudownym kołeczkiem. Rzuć ją na ziemię. On rzucił na ziemię, zamieniła się w węża. Prawda wyszła na jaw. I w Mojżeszu się ukrywa też trochę tego diabełka. Mojżesz uciekał przed nim. Pan mu powiedział, a wyciągnij rękę, chwyć go za ogon. Chwycić węża za ogon to jest chwycić go w najbardziej niebezpiecznym miejscu. Chwyta się go za głowę. Ale Bóg mu powiedział, chwyć go nawet w tym najbardziej niebezpiecznym miejscu, nie? Tylko na moje słowo, z posłuszeństwa do mnie. No to on go chwycił. Wąż się zamienił w kij. Jak jesteś mi posłuszny, wszystko ci jest posłuszne, nie? Nic cię nie zabija. To nieważne, że to nie jest laska marszałkowska. Możesz mieć zwykły kij. Nie musisz być kimś. Możesz być sobą. Ważne, że jesteś posłuszny Bogu i ja z ciebie zrobię narzędzie zbawienia. I dalej. Ponownie rzekł Pan do niego, 6 wiersz, zobaczcie. Włóż rękę w zanadrze, włożył rękę w zanadrze, a gdy ją wyjął, była pokryta trądem białym. Od tego Mojżesz się nie spodziewał, co ukrywa w sobie samym, nie? On może myślał, że wyciągnie paszport dyplomatyczny, on wyciągnął rękę pełną trądu. Jak śnieg. I znowu Bóg mu mówi, a to włóż jeszcze raz tą rękę w zanadrze. On włożył i co? Ręka była zdrowa. Bóg nie niszczy grzesznika. Bóg niszczy to, co jest w nas chore, co jest niedowierzaniem, co jest lękiem, co jest grzechem. Jeśli jesteś mu posłuszny co do każdego słowa, posłuszna co do każdego słowa, jeśli słuchasz słów Bożych, rozmyślasz nad nimi, wszystko się oczyści i chociażbyś była kołkiem.
to staniesz się narzędziem zbawienia. My nie musimy się zamartwiać tym, czy mamy odpowiednie predyspozycje, czy jesteśmy piękni, ładni, cudowni, mądrzy, intelektualni. Jedno jest ważne, posłuszni Bogu i Jego Słowu. Choćby był kamień pod głową, choćbyśmy się czuli tak jak Jakub, ważne jest to, czy go szukamy. Gdy wydaje ci się, że Bóg zupełnie cię odtrącił, przypomnij sobie Jakuba. Gdy pewnego dnia po rekolekcjach będzie ci się wydawało, że już wszystko stracone i że jesteś takim głupim kołkiem, przypomnij sobie Mojżesza. Gdy twoje grzechy będą ci się wydawały już przerastać ciebie samą, przypomnij sobie, jak Mojżesz wyciągał trąd z zapazuchy i wkładał. Jeśli nie ukrywasz niczego przed Bogiem, wszystko zniknie. Twoje grzechy na pewno nie są miłe Bogu, ale ty sama tak. On jest bliżej niż najbliżsi. Kocha cię. Przepięknym przejawem miłości Boga do Jakuba są słowa z wiersza 15. Posłuchajcie. Księga Rodzaju 28:15. Ja jestem z tobą, mówi Bóg. Będę cię strzegł, gdziekolwiek się udasz. A potem sprowadzę cię do kraju, bo nie opuszczę cię, dopóki nie spełnię tego, co ci obiecuję. Nie opuszczę cię. To dotyka naszych największych lęków przed tym, żeby nie czuć się opuszczonym, osamotnionym. Bóg mówi, nie opuszczę cię. Obiecuję ci to. Usłysz to tak bardzo wyraźnie do siebie skierowane te słowa. Bóg mówi do ciebie, nie opuszczę cię, bo ci to obiecuję. Te słowa to są słowa, które od wielu lat czekasz na te słowa i chciałabyś, żeby ktoś ci je powiedział. Ale gdyby ci to powiedział nawet najbardziej wiarygodny człowiek, nie będzie to tak wiarygodne jak w oczach, jak w ustach Bożych. Ja jestem tobą, będę cię strzegł. Nie opuszczę cię. Są to słowa darmo dawanej przyjaźni. Jakub niczym sobie nie zasłużył, nic nie zrobił wcześniej, żeby zasłużyć na taką przyjaźń, prawda? Wręcz przeciwnie, oszukał, ukradł, zwiał i jeszcze przez całe życie czuł się jak kołek, niepotrzebny nikomu. Bóg może nie pochwalał jego oszustw, później za nie zapłaci, ale błogosławił go, wiecie za co, tego Jakuba? Za autentyczną, niepodrabianą, nieimitacyjną, oryginalną tęsknotę za Bogiem. Naprawdę chciał być błogosławiony przez Boga. Natomiast głupie panny udawały przez całe życie, że są świetne, że są kosmetycznie doskonałe. Ale to nie była prawda. Ich pragnienie bycia z Jezusem było imitacją. Widzicie, to co decyduje o otwartym czy zamkniętym niebie, to nawet nie jest to, ile masz grzechów czy cnót, tylko czy jesteś prawdziwa w szukaniu Boga. I tylko Bóg to widzi, czy jesteś prawdziwa. Nawet tobie jest trudno to zobaczyć. Bo człowiek świetnie się oszukuje, nie? On cię kocha nawet wtedy, gdy jesteś przerażona sobą samą. On nie ma dla ciebie otwarte najwyższe niebo, nawet wtedy, gdy życie rozłożyło cię na łopatki. Nawet przede wszystkim otwiera najwyższe niebo, gdy życie rozkłada cię na łopatki. Bo powiedział, ziemia, na której leżysz, ziemia, na której rozłożyło cię życie, ziemia, na której jesteś rozłożony w zdołowaniu. Ja ci daję to za błogosławieństwo. Kiedy jesteś w dole poczucia winy, niepotrzebności, w dole odrzucenia, ja ci błogosławię. Czy dostrzegasz dobroć Boga względem twojej osoby mimo wszystkich swoich grzechów? Czy mimo wszystkich swoich grzechów naprawdę chcesz Go szukać? Naprawdę zależy ci na Nim. Czy rzeczywiście za wszystkie grzechy, jakie w życiu popełniłaś,
należała ci się otchłań potępienia, nawet na ziemi, i doświadczyłaś tego, że On otworzył przed tobą niebo. Czy masz takie doświadczenie kiedyś w życiu? Powinien mnie Bóg ukarać, a często łapałem Go na tym, że mnie wynagradza. Powinien mnie odrzucić Bóg, a często mnie przytula, aż mi głupio było. Jest dziwny. Słowo dziwny ma związek taki etymologiczny z tym praindoeuropejskim językiem, w którym pojawiło się określenie Boga. Od tego pochodzi słowo Deus, dziwny, Divinus, dziwny, Divus, boski, Deus, Bóg, dziwny. To jedno z najstarszych określeń Boga w słowiańskim języku. Dziwny. Czyli inny niż myślisz, inny niż się spodziewasz, zaskakujący cię. Tamci błogosławiący, gdzie wydaje ci się, że jest życie przeklęte. I tam, gdzie myślisz, że już osiągnąłeś błogosławieństwo, możesz natrafić na zamknięte drzwi i słowa: nie znam cię. Jak się nie pomylić w tych iluzjach, w tych snach, w tych koszmarach, w tych marzeniach? Zachęcam do czytania Pisma. Amen.